Dobra, wchodzimy w jakieś dziwne chaszcze. Chyba teren prywatny. Ale tam jakieś puszki mi majaczyły. Witajcie, cześć i czołem. Ja znowu mam już dosyć siedzenia w czterech ścianach. Śniegi dopiero odtajały, jest Old Wilsz. Do lasu, jak wiecie, daleko. Więc postanawiam sobie dzisiaj, krótko po Sylwestrze, udać się na kolejny puszkowy spacer, bo jak wiecie, mam słabość do puszek. Czyste aluminium, które sobie leży na ulicy, na chodniku, na trawie i czeka, żeby ktoś się podniósł i zwrócił do huty. Dodając do tego ruch, świeże powietrze, no i cenę skupu obecną 5 zł za kilogram, mamy całkiem przyjemną akcję sprzątaniową. Oczywiście, o matko i córko, patrzcie na to. No, pięknie. Piękny obrazek Łodzi, ale dobra. Wracając tak. Sprzątanie jak sprzątanie, są od tego różne służby, natomiast puszki aluminiowe jak najbardziej spróbujemy dzisiaj zebrać. Kilka ulic w każdą stronę od mojego domu. Nie pada. Niezbyt dużo ludzi. No i jeszcze opcja, że trochę fantów się zbierze, bo świeżo po celebrowaniu nowego roku. W miarę świeżo przynajmniej. Jakieś 2 dni minęły. Więc zobaczymy. Little fellow. Myślę, że tak z godzinkę, szybki obchód tu i tam. I zobaczymy, jak to wygląda. No widzę, że pieskowi się tak spodobała zaczepka moja po angielsku, że postanawia dalej ze mną rozmawiać. Nie wiem, czy to mikrofon ściąga. Czy jest to panie? Jakoś czysto. Może ktoś mnie ubiegł z pomysłem na odzysk, pozysk aluminium. O, jednak jest coś świeżego. Hello. Raz. Tam tradej. Tadadej.
No pięknie. Widzę, jeszcze tydzień po Sylwestrze będą ludzie się wygłupiać. Tak a propos tego filmiku, co tam zamieściłam z fajerwerków sylwestrowych, to wcale nie tak, że ja się jakoś tym fascynuję, wręcz przeciwnie. Uważam, że to totalna głupota. Okej, jakieś zorganizowane pokazy w centrum, przy ratuszu czy gdzieś. Dobra, zróbcie sobie celebrację. Ale nie przy każdym domu i na każdej ulicy, ludzie. Już pomijam, że puszczacie z dymem setki złotych. No ale w sumie dobrobyt w kraju, panie. Polski Ład, rozdawnictwo. Okej, zmieniam temat. Bez politycznych dygresji. No ale te wszystkie biedne stworzenia, strachliwe, płochliwe. Koty, psy, dzikie zwierzątka, ptaki. Ale nie zapominajmy też o starszych i chorych osobach. A jak mogliście zobaczyć, to rzeczywiście i odgłosy, i widok, jak wojna, jak poligon. No ale dobra. Nigdy nie przodowałam w ogarnianiu głupoty ludzkiej. No, impreza była, pełna jest fantów, ale puszek nigdzie nie widać. Może ktoś też miał taki pomysł, żeby w krótkim czasie po Sylwestrze wybrać się na puszkowe łowy. I mnie ubiegł w tej okolicy. A jednak coś tu żubr czyha zarobień. I kolejna flamingówka. 7 groszy. Z ulicy. Pozdrowienia dla Flaminga, oczywiście z kanału Flaming Recycling. Miałam wziąć chwytak, ale dobrze, że nie wzięłam, bo tu nie ma po co się schylać. A propos chwytaka, mam nadzieję niedługo na moim kanale będzie nowy konkurs. Konkurs na 300 subskrypcji. Nagrodą w konkursie będzie właśnie chwytak. Dobry, sprawdzony chwytak, składany, taki, dokładnie taki sam, jaki ma zawodowy zbieracz złomu, co możecie zobaczyć na jego filmikach. Dlatego serdecznie zapraszam do subskrypcji, gdyż konkurs będzie dla subskrybentów kanału Minicamper Maxi Life. Dobra, wchodzimy w jakieś dziwne haszcze. Chyba teren prywatny. Ale tam jakieś puszki mi majaczyły za... Co to? Stalowa. Romper. Też stalowa. Te się okazało ostatnio przy sprawdzaniu magnesem też stalowe. Nie ma co ryzykować, chyba że się będzie złapanym.
na terenie prywatnym, zmykam stąd. Mamy energetyk, kolejne 7 groszy. Kolejne aluminium wróci do huty. Była impreza, nawet czyjaś kurtka została. Proszę bardzo. Dobra, w takim razie plan jest taki, ponieważ szybko jakby zapada zmierzch i robi się ciemno, więc zrobię jeszcze szybki obchód tego parku, a najbliższą Biedronkę i jej okolice te okropne, gdzie mam filmik pod tytułem Syf i żenada, zostawimy sobie na następny raz. Tam i tak nikt nie sprząta, więc kiedy by nie pójść, powinno coś leżeć. O, ładnie na kupce. Specjalnie dla mnie chyba. Dziękuję. A, myślałam, że to harnaś, a to kajetan. Tego jeszcze nie miałam w zestawie. I co? Aluminium. Super. Padają dwie flamingówki. Siedmiogroszówki. No i dobra, kochani, robi się już bardzo ciemno, urobek taki, to widzimy się na ważeniu. No i podsumowując, aż dzisiejszy urobek. No, ponad pół kilo, nie jest źle. 0,602 kg. Jeżeli mamy po 5 zł, no to kochani, tutaj mamy 3 zł. 3 zł leżące na ulicy. Spacerek niecałą godzinkę w okolicy domu.
Ja spodziewałam się większej ilości, ale tak jak mówię, może ktoś bezpośrednio po Sylwestrze przeszedł się zebrać puszkowe aluminium. Dziękuję za spacer. Dziękuję za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia wkrótce. Cześć!